No dobra, chcieliście spoilery do najnowszego naznaczonego, także dzisiaj robimy sobie omówienie właśnie w pełni spoilerowe, także uprzedzam, że jeżeli ktoś jeszcze filmu nie widział, to lepiej niech sobie nadrobi. No chyba, że wam spoilery nie przeszkadzają, to zapraszam. Natomiast przypominam dla tych co nie wiedzą, że jest też recenzja bez na kanale. Ona wisi tam od dnia premiery, czyli od piątku. Zostawię wam też linka w opisie, także w razie co możecie zajrzeć, także co. Intro i lecimy. Jak już pewnie wiecie, reżyserem tej części jest Patrick Wilson, no i jest to jego debiut pełnometrażowy. Natomiast dodam tutaj jeszcze jako ciekawostkę, bo nie powiedziałem tego właśnie w bezspoilerach, że jednym z producentów jest tutaj Oren Peli, czyli słuchajcie, no, scenarzysta i reżyser Paranormal Activity. Między innymi oczywiście, no ale dosyć głośna seria, więc nie sposób nie odnieść akurat się do tego. No i oczywiście jeszcze James Wan i Luanel, czyli twórcy dwóch pierwszych części. No dobra, a teraz idziemy sobie już do fabuły, i w zasadzie film, poza tą sceną, która jest flashbackiem z części drugiej, czyli wymazywaniem pamięci, Josha i Daltona w zasadzie. No to tak naprawdę on po tym przeskoku dziewięcioletnim otwiera się sceną z pogrzebu. I z racji, że jest to początek filmu, to miałem to powiedzieć w poprzednim materiale i powiedziałem, ale wyciąłem. Stwierdziłem, że jeżeli będę prawdopodobnie robił spoilery, to zostawię sobie to tutaj. No, i wydarzyło się tam w tym filmie, w zasadzie, w tym uniwersum naznaczonego, w rodzinie Lambertów, dokładnie to, co ja przewidziałem omawiając Zwiastun, bo wrzuciłem kilka miesięcy przed filmem właśnie taki, no, dwuminutowy, dosłownie, słuchajcie, krótki materiał, gdzie była krótka reakcja na trailer, i no właśnie była tam scena pogrzebu, ale nie wiadomo było dokładnie o co chodzi i czyj to pogrzeb. I ja bardzo trafnie wtedy zauważyłem, że prawdopodobnie będzie chodziło o matkę Josha. I rzeczywiście tak jest. I pytanie: czy ją uśmiercili w tym scenariuszu? Bo prawdopodobnie na przykład nie chciała zagrać, już dalej być w tej części, i uznali, że a to sobie uśmiercimy. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy była tutaj aż tak potrzebna, ale wydaje mi się, że przydałaby się. Może jej proponowali, może nie. Nie doszukiwałem się tych informacji. Nie wiem, czy one są w ogóle na ten moment dostępne. Dosęk w tym, że mogłaby się pojawić i troszeczkę uzupełnić tę historię. Z drugiej strony, jak odmówiła, no to ta decyzja jest zrozumiała w momencie, gdyby chcieli rzeczywiście ją w tym scenariuszu umieścić i jakoś wykorzystać jeszcze tę postać. A może było tak, że po prostu siedział sobie scenarzysta, czyli gościu od podpalaczki w tym wypadku i pomyślał hmm, zróbmy większą dramcie, zróbmy kolejną traumę Joshowi, po prostu uśmierćmy matkę. No bo, nie wiem, innej opcji za bardzo nie widzę oprócz tych dwóch, ale może jeszcze jakieś inne powody rzeczywiście były. No w każdym razie, Josh z racji, że był tyrany przez dwie pierwsze części, słuchajcie, nasz Patrick Wilson, no to tutaj jest nadal tyrany, a dochodzi mu jeszcze jedna właśnie kolejna trauma. No i teraz tak, on ma problem ze sobą, bo przez poprzednich parę lat coś się z nim dzieje, on nie do końca wie co, a on też nie pamięta tych podróży astralnych, podróży chyba powiedziałem, podróży, bo znowu mu wymazali pamięć. Najpierw za dzieciaka mu wymazali i dopiero później mu matka pokazała zdjęcia, gdzie ta wiedźma już tam, wiecie, za plecami stoi z ręką i prawie go dotyka, coraz bliżej na każdym zdjęciu tutaj znowu ma wymazaną pamięć za dorosłego no i gdzieś to w nim w tej podświadomości cały czas siedzi nawet jak on tego nie pamięta więc te rzeczy do niego wracają tak a dodatkowo no tutaj już Dalton się trochę zestarzał idzie do tego koleżu no i malując te obrazy które właśnie pojawiają się w tym filmie głównie obraz z czerwonymi drzwiami wybudzają w nim te wspomnienia z dzieciństwa właśnie wchodzi Troszeczkę tutaj na podświadomość to, co, to, czym on się zajmuje, w zasadzie. No i wybudza się w nim właśnie trauma, a trauma ojca również. I tak naprawdę, mimo że te postaci, jedna jest w kolejcu, druga jest u siebie na chacie, matka to jest w ogóle jeszcze gdzie indziej, bo też u siebie z kolei na chacie, właśnie, i z tym drugim synem. No to jednak jakoś te historie trzeba ich tutaj spiąć i połączyć jakąś klamrą. I szczerze myślałem, że może ten film pójdzie trochę w taką stronę, że bardzo mocno zbliży się do części pierwszej i drugiej. Czyli, że oni na przykład zjadą się do jednego domu i znowu będziemy przeżywali na nowo te historie właśnie z pierwszych dwóch części. Ale tak nie jest. Na szczęście. Dlaczego mówię na szczęście? Ponieważ ten film i tak ciutkę już jest kalką jedynki i dwójki. I próbuje się też zbliżyć poziomem napięcia, strachu i ogólnie właśnie takiego szeroko rozumianego poziomu filmu do tych części Jamesa Wana. Więc też ciutkę kalkuje, ale na szczęście nie robi tego w jakiś taki hamski czy nachalny sposób. I bardzo fajnie, tak, że jednak każdy działa ze swojego miejsca. No co prawda Josh później dociera do Renee, czyli do swojej byłej żony, granej przez Rose Byrne tutaj nadal oczywiście. I tak naprawdę musi znowu wejść w świat astralny, żeby ponownie uratować Daltona. Co jest właśnie takim znowu zataczającym na nowo się kołem, trochę też błędnym kołem przy okazji i trochę właśnie tą kalką. Ale Dalton cały czas jest na tej uczelni. I Dalton tam właśnie poznał no, nową koleżankę, z którą dzielił pokój. Później ona idzie do innego pokoju, ale później w sumie dalej mu towarzyszy. No i on też przeżywa te rzeczy, które przeżywa ojciec, tylko troszeczkę inaczej. I tak naprawdę dopiero je odkrywa po raz pierwszy. Bo to, co się działo ze dzieciaka, to on tego oczywiście nie pamięta. Ale głównie był w śpiączce, dlatego mówię, że w zasadzie po raz pierwszy przeżywa. Bo ten moment, gdzie on zostaje wybudzony... No to już jest moment, gdzie jest po wszystkim, w części pierwszej, i tak naprawdę tylko w tym świecie astralnym coś przeżywał. A tutaj już tak bardziej w rzeczywistości, odkrywając świat astralny na nowo i wchodząc w niego na nowo, no i dzieją się w zasadzie podobne rzeczy. Znowu demon go przywiązuje łańcuchem, znowu go tam przypętuje, powiedzmy tak. No i tak naprawdę to jest coś, co znamy głównie z pierwszej części. Mimo, że jak się dzieje się oczywiście też po dwójce, ale tutaj bardzo mocno my nawiązujemy i wchodzimy w część akurat właśnie pierwszą ale do drugiej też są flashbacki, na przykład w finale, ale to do tego może później. No i Josh, słuchajcie, ze swoją byłą żoną, no siedzi właśnie u niej na chacie i próbuje Daltona wyciągnąć. I tak naprawdę wygląda to podobnie jak w części pierwszej, prawda? Gdzie też ojciec wchodzi i szuka syna, tylko że wtedy syn śpi w śpiączce w drugim pokoju. A tutaj jest w koledżu, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, w którym miejscu na świecie będziesz, tak czy siak, możesz się dostać do tego świata astralnego, jeżeli jesteś podróżnikiem, jeżeli masz akurat ten, no nie chcę powiedzieć talent, może umiejętność w ten sposób, bardziej bądź mniej przydatną, w tym wypadku chyba jednak mniej. No i dzięki temu on z tego koledżu może po prostu działać, ale działać w negatywnym sensie, bo po prostu utyka, tak, w tym świecie, a ojciec znowu go ratuje. No więc ta historia rodzinna zatacza tę pętelkę i w zasadzie z jednej strony jest to izoletą. I, I wadą tego filmu z drugiej strony. Dlaczego? No bo trochę kalka, a trochę musiało tak być, jeżeli akurat jesteśmy w tym konkretnym momencie ich życia, tak? Te 9 lat później. No bo jeżeli Dal Dalton odkrywa to wszystko, to siłą rzeczy będą działy się no właśnie podobne rzeczy. Więc to, to troszeczkę dwuznacznie odbierałem, ale generalnie frajdę mi to nie ujmowało w żaden sposób, ponieważ nie czułem, żeby to było tak odrysowane kalkowo od Jamesa Wana, tylko że po prostu no to fabularnie. Ma sens, że to jest też tak napisane, bo no, Patrick Wilson też nie jest scenarzystą, więc nie mogę go posądzić o to, że on robi reżyserską kalkę. Chociaż mówię, próbuje dobić do poziomu Jamesa Wana, ale nie dobija. Natomiast scenariusz pisał ktoś inny. Właśnie Scott Teams, ziomek od y, Firestarter, czyli od podpalaczki. No więc generalnie ta klamra rodzinna jakoś się tutaj zamyka, jakoś to się wszystko wypełnia na nowo i pozwala tym bohaterom przepracować tę traumę. Być może już tak na dobre. Dlaczego tak myślę? Ponieważ po tych pierwszych częściach, właśnie po tym wymazywaniu pamięci, czy też po wymazywaniu pamięci u Josha, jak był dzieciakiem, no wracały te rzeczy jednak po latach. Nie okazywało się to skuteczne. Coś się działo w jego rodzinie znowu i znowu, i ta pamięć musiała być odświeżona po to, żeby się skonfrontować z tymi demonami przeszłości, tak? I dosłownie ich przenośni teraz. No więc, czy to wymazywanie pamięci miało sens? No tak zakładała matka Josha i też żona Josha, wtedy jeszcze żona, po prostu uznali, że to ich uchroni, że to będzie taki parasol ochronny, że to rzeczywiście rozwiąże problem. No ta część wychodzi z innym wnioskiem, co też dowodzi, że ten film nie jest aż taką wcale kalką, no bo tutaj dochodzą bohaterowie do wniosków, że może właśnie to zapominanie nie jest wcale dobre, ponieważ... Taką hipnozą usuwamy w cudzysłowie sobie jakieś wspomnienia, a tak naprawdę je tylko mocno blokujemy, przez co one zostają w tej podświadomości na długie lata, pewnie do końca życia, by zostały, gdyby nawet nie zostały ruszone w jakimś tam danym okresie, właśnie życiowym, w danym momencie, to tak czy siak, to tak jak z każdą traumą w zasadzie, lepiej się skonfrontować, lepiej pokonać albo przynajmniej zaleczyć, ale pamiętać o tym, mieć to w świadomości też po to, żeby. Mieć na uwadze, że to może wrócić i że w razie jak wróci, to my już będziemy przygotowani na to, co się dzieje, będziemy w stanie zareagować. No to ten film, wydaje mi się, właśnie z tym tutaj do nas próbuje przyjść i zapukać, słuchajcie, w te czerwone drzwi, że tym razem już nie wymazujemy, tym razem pamiętamy, konfrontujemy się znowu, ale nie wymazujemy, przez co to pomoże na przyszłość. Może już się nie doczepią te demony, no chyba, że film zarobi, to się doczepią, bo hajs będzie musiał się dalej kręcić. Ale tak czy siak wtedy już bohaterowie będą świadomi i będą wiedzieli, co robić i jak działać. No i prawdopodobnie rzeczywiście kolejna część powstanie, ponieważ końcówka filmu sugeruje, że tak będzie. Pojawia się m.in. w jednej z ostatnich scen Elis, która gada sobie do Josha. Jak już jest wszystko rozwiązane, jak już Josh uratował Daltona, tutaj tak naprawdę żadnych trupów w zasadzie nie ma. I to trochę jak w obecnościach ten happy end, tak? Ponieważ no, w horrorach rzadko one w ogóle występują, happy endy w sensie właśnie. A tutaj rzeczywiście, i to się kojarzy też z Jamesem Wanem znowu, no bo on odpowiada za dwie pierwsze obecności, tutaj za dwóch pierwszych naznaczonych też odpowiadał, czy za dwie pierwsze części, no nie wiem, za dwóch naznaczonych, to brzmi jakoś dziwnie. No w każdym razie, Alice sugeruje właśnie też naszemu Joshowi, żeby szedł do przodu, żeby po prostu nie bał się tej przyszłości. I poniekąd my też widzimy, że no tutaj już tego wymazywanka pamięci nie będzie i... Ta scena poniekąd sugeruje, że mogłaby być kolejna część, że być może coś w tej rodzinie się jeszcze wydarzy, ale też wspominałem chyba w tak recenzji spoilerowej, ale nie opisywałem sceny po napisach, która tutaj rzeczywiście występuje. Ona nie wnosi szczerze zupełnie nic, tak naprawdę czeka się 5 minut po to, żeby zobaczyć na 5 sekund dosłownie no, te drzwi, właśnie. Tytułowe drzwi, tylko zamalowane farbą na czarno i migające światło. Czyli to sugeruje, że ten demon może jeszcze wrócić, że może się jeszcze przebije, że może coś się wydarzy. Co się wydarzy? Tego pewnie jeszcze nie wynik, bo po prostu dopiero jak film zarobi, to wtedy jak dostaną scenarzystę innego czy, czy tego samego, to wtedy dopiero scenarzysta będzie musiał wymyśleć właśnie co się wydarzy. Nie sądzę, żeby już na tym etapie mieli plan na to. Wydaje mi się, że jak był pisany pierwszy naznaczony, to mieli plan na drugi, ponieważ pierwsza jest tak sprytnie połączona z drugą, że ciężko mi założyć, że... Ten scenariusz dwójki powstał tak w pełni y, od zera, w sensie dopiero po pojedynce. Wydaje mi się, że tam już były plany na potencjalny sequel, że założyli, że hmm, tutaj tak sobie poukładamy historyjkę, żeby jakoś to się później ewentualnie z sequelem łączyło. Albo tak genialnie napisali dwójkę, że właśnie ten świat astralny z rzeczywistym się łączył i zrobili takie fajne pentelki. Ale dobra, o tych częściach to dzisiaj sobie tutaj nie gadamy, więc nie będę zapychał materiału, tylko chciałem się do tego odnieść. No w każdym razie... Dużo z części pierwszej tutaj mamy, ale wspomniałem też, że trochę z części drugiej dostaniemy, ponieważ Dalton w pewnym momencie na obrazie, jak maluje, tam mu to się zaczyna troszeczkę zacierać z ludzką twarzą, i on tam widzi twarz ojca. I do niego dociera, że jego ojciec, właśnie Josh, być może jest odpowiedzialny za ich krzywdę i za pewne rzeczy, które się działy w przeszłości. No więc Dalton, nie tylko, że odkrywa świat astralny, i nie tylko demona. To jeszcze myśli, że być może to jego ojciec tutaj był jakimś demonem, czy po prostu, no nie wiem, psycholem, który ich atakował. Ponieważ, jak pamiętacie, w drugiej części Josh był przypętany przez tę wiedźmę, którą też już kojarzymy z części pierwszej, no i atakował swoją rodzinę, chciał ich tam, słuchajcie, zaciukać z młotem, latał pod koniec. I tak naprawdę wtedy młody Dalton wkracza w świat astralny i ratuje ojca pod koniec drugiej części. I teraz, tutaj już koleżowy, dorosły Dalton widzi to wydarzenie. I po prostu wie co się stało, ale też później zrozumiał właśnie, że ojciec był wtedy przypętany po prostu tak, że to nie on sam z siebie za to odpowiadał, tylko ktoś czy coś sterowało jego ciałem. Więc również do dwójki jednak jakieś flashbacki i nawiązania są. No i właśnie, tutaj a propos psychola czy też psychozy konkretnie i nie chodzi mi teraz o tytuł filmu, ale ogólnie o wątek z tego filmu, który tutaj jeszcze trzeba poruszyć, no to... Od początku tego filmu pojawia się jakaś dziwna postać. Jak jesteśmy już po tym pogrzebie i Josh siedzi sobie w aucie i tam pisze, czy dzwoni do Daltona, chyba, chyba pisał, nie pamiętam już dokładnie. No to jest takie jedno długie ujęcie, gdzie Josh siedzi z boku kadru po naszej prawej stronie, czyli po swojej lewej za kierownicą, a za szybą auta tylną widzimy, jak się zbliża jakiś, słuchajcie, duch. No, prawdopodobnie duch, ale raczej tak to było tutaj przynajmniej przeze mnie interpretowane. No, i w pewnym momencie znika. Tutaj jeszcze nie było żadnego jumpscara ani nic, ale już jest jakaś sugestia, że coś się będzie działo. Być może, że to jakaś inna postać, że to na pewno nie jest ten czerwony demon tutaj, tak? Znaczy, czerwony demon. Ten demon, który ze czerwonej drzwi sobie wyskakuje. No i co to jest tak naprawdę za postać? Kto to jest? Okazuje się, że jest to, słuchajcie, postać ojca Josha, która pojawiała się w zwiastunie, ale w sumie to było nic z gruszki, ni z pietruszki. Cały ten pierwszy trailer był taki, że rzucał losowe sceny, nie wiadomo było o co chodzi. I mieliśmy tam tę scenę z trailera właśnie, gdzie Josh obrazki odkrywa ze zdjęciami rodziny i ja nie wiedziałem totalnie o co z tym chodzi. Wtedy tam ten gość się wbija przez okno, włamuje się, atakuje Josha i tak sobie myślę, what the fuck is going on? No i troszeczkę ten trailer jest taki, słuchajcie, nieudolny ten pierwszy, bo niby nakreśla, że będzie coś nowego, jakieś nowe wątki, ale w sumie to było tak losowo porozrzucane, dosłownie jak te zdjęcia na tej szybie, że nie wiadomo było o co kaman i po prostu trąciło taką biedą budżetową. No ale to się wyjaśnia, że akurat Josh badał sobie głowę i dlatego dostał takie ćwiczenie, żeby właśnie te obrazki odkrywać. Taką pamięciówkę musiał robić, tak? Że zapamiętuje, gdzie czyja twarz, i po prostu później ma odkryć, o tutaj pewnie Dalton, no, a tutaj matka. I cały czas mu się to miesza, no i po prostu to pokazywało faktycznie, że ma jakieś problemy z pamięcią. A tak naprawdę przy okazji tej sceny i tego jego ćwiczenia, wykonywania tego ćwiczenia, wbija mu się jakiś duchol na chatę. No ale taki bardzo fizyczny, no bo robi wjazd z buta w szybę, rozbija mu tę szybę, atakuje go po mieszkaniu później. I w tym momencie, zaraz w tej scenie, Josh na chwilę wpada w świat astralny. Dostaje kopa z laczka, dostaje i ląduje w szafie, i w świecie astralnym podnosi pewne pudełko, i te pudełko, słuchajcie, wynosi do świata rzeczywistego. Czy to pudełko, w zasadzie nie, te pudełko. Czasami się na tym sam łapie, że źle mówię, ale to jest takie, słuchajcie, spontaniczne, że często nie słychać tego, nawet jak się mówi niektórych błędów. W każdym razie z tego pudełka dowiadujemy się w końcu coś o ojcu Josha, ponieważ jak poprzednie części mieliły tylko matkę, a o ojcu w zasadzie dużo nie było wiadomo, to teraz wiemy. Czego my się dowiadujemy? Dowiadujemy się tego, że ojciec Josha siedział w psychiatryku z diagnozą psychozy właśnie. Tak naprawdę po tych filmach my wiemy, że no, to było coś paranormalnego, że on się mierzył właśnie z demonem, z duchami, ale słuchajcie, no w których latach to było, bo teraz dokładnie nie pamiętam, ale coś lata 60-70 chyba, jakoś tak. W każdym razie te czasy, gdzie nikt by ci pewnie za bardzo nie uwierzył, że duchy cię ganiają, w tych czasach też mógł być ci nikt tak naprawdę nie uwierzyć, ale są lepsze narzędzia, jest więcej możliwości ogólnie do odczytywania czy diagnozowania takich rzeczy. Więc po prostu tam postawili mu psychozę, bo te zachowania w momencie, gdy te demony cię dręczą, no bardzo można łatwo podciągnąć pod psychozę, prawda? Tutaj w pierwszej czy drugiej części naznaczonego też by można było. Gdyby to tylko jedna osoba widziała na przykład te rzeczy, wszystkie co się w mieszkaniu pojawiały, też można by go zdiagnozować jako po prostu osobę zaburzoną, tak? Ale no my wiemy, że to horror, który działa tutaj jednak w ten sposób, że te demony tam faktycznie są, że one się pokazują, że straszą, że mamy te jumpscary. Więc Josh nigdy nie był zdiagnozowany w ten sposób, nie została mu przypisana żadna choroba psychiczna, ale to co się z nim dzieje w drugiej części mogłoby dać taką diagnozę, że wiecie, gania rodzinę i chce ich zabić. Dlatego też ojcu zostało coś takiego postawione, no bo kurde, no to trochę tak wygląda. Natomiast oczywiście to już było tutaj u Josha bardzo mocno zakorzenione w tej rodzinie i rzeczywiście ojciec borykał się z tym samym, co później Josh się borykał i za dzieciaka i teraz za dorosłego. Więc znowu historia zatacza koło, tak? I to wywodzi się właśnie ze strony Josha, stąd też nigdy Renee, czyli jego żona, bądź była już żona, ona nie była bezpośrednio w to zaangażowana, że też miała umiejętności wchodzenia w świat astralny, na przykład, tak, tylko ona obserwowała to z boku. I co jest też bardzo ważne, Josh, będąc w tym świecie astralnym, już pod koniec filmu, na chwilę zauważa swojego ojca na zasadzie, że ten mu się po prostu tam pokazuje, także jest to taka miła konfrontacja, chociaż na chwilę, ale. No, jest to też taki, właśnie, dodatek, taki smaczek, że o kurde, zobaczyłem swojego ojca, wiem, że on przeżywał to samo, także generalnie spoko rzecz. Także to jest na pewno taki miły dodatek, że my wchodzimy głębiej w tę traumę Josha, że my wchodzimy bardziej jeszcze w ten świat, że dostajemy kolejny wątek, który ma tutaj logiczny sens, który jest po prostu, nawet bym powiedział, potrzebny, który rozwija ten świat o coś. Nie jest to tylko właśnie powtórka z dwóch pierwszych części, także to jest spoko. No i też zobaczcie, jak to ładnie się wszystko zatacza, że tak. Mieliśmy pierwszego naznaczonego, w którym Josh, ojciec, ratował syna Daltona ze świata astralnego. Później w drugiej części to Dalton ratuje ojca ze świata astralnego. Teraz w tej części, Insidious The Red Door, to znowu słuchajcie, ojciec ratuje już dorosłego Daltona. Pytanie, czy jak powstanie szósta część to znowu się to odwróci i to znowu słuchajcie, już dorosły Dalton będzie ratował ojca. Nie wiem co oni tam wymyślą, jeżeli w ogóle wymyślą, ale może tak być. No i tak jak mówiłem, samo zakończenie jako całość, tak? Nie tylko ta scena z Delis, ale po prostu to co się tam wydarzyło, poniekąd sugeruje, że ten sequel może być plus ta scena po napisach. No i ten wątek też właśnie z obrazem jest tutaj całkiem ciekawy, ponieważ Dalton maluje drzwi. Ten demon w świecie astralnym oczywiście przez te drzwi sobie przechodzi i w ogóle Dalton też tam wchodzi w ten świat i jest podatny na te ataki, na bycie tam uwięzionym znowu. Ale w świecie rzeczywistym, jak zaczyna zamalowywać te drzwi, no to też ten demon przez te drzwi później nie może przejść, ponieważ Dalton w świecie rzeczywistym zamalował je farbą i po prostu to wręcz przecieka do świata. Astralnego, dzięki czemu Dalton ratuje w ten sposób ojca, który poszedł go ratować i mógłby tam utknąć, i demon mógłby go sobie tam zostawić jako łakomy kąsek na stałe. A dzięki temu, właśnie, że Dalton te drzwi zamalowuje, no to demon się, no jeszcze tam przebija przez chwilę, <laughs> łeb wsadza w te drzwi, jest dziura, ale ostatecznie ta farba pomaga. Z drugiej strony jest to trochę głupie, bo zastanawiam się, jak to działa, że malowanie drzwi farbą w rzeczywistości zamalowuje drzwi, słuchajcie, w świecie astralnym i nie przepuszcza demona. Ja rozumiem, że to wszystko się łączy w ten sposób i tak horrorowo jakoś ma to sens, tylko co gdyby Dalton na przykład się w ogóle tym nie zajmował albo robił co innego? Czemu akurat to, że maluje, działa w taki, a nie inny tutaj sposób? No, to już na wiarę trzeba przyjąć, wam wrażenie, bo to jest troszeczkę taka ta chybocząca się konstrukcja scenariusza, o której wspominałem w bez spoilerach, że jak tak pomyśli się. Powierzchownie o tym, to okej, okay, to, to ma sens, to się łączy, tylko czy to nie jest głupie, jak wejdziemy w to głębiej? Trochę jest, no bo w sumie dlaczego tak jest? Dlaczego to się dzieje? Oprócz tego, że, że ta powierzchowna warstwa scenariusza w tym wypadku, no, ma sens, maluje tutaj drzwi na obrazie, to malują się też w świecie astralnym, tak? Czy zostają zamalowane? Ale jak to do końca uzasadnić? No, mi się wydaje, że po prostu to wszystko jest połączone z podświadomością Daltona, że skoro. On malując, wyciągnął z podświadomości swoje wspomnienia, no to teraz, również malując, wpływa na właśnie podświadomość i jednocześnie na ten świat astralny, do którego dostał dostęp wręcz poprzez tę podświadomość, poprzez wyjęcie tych traum i tych wspomnień, tak? Z dzieciństwa. Także być może ma to sens, być może ma niewielki, ciężko tak jednoznacznie powiedzieć. Dajcie właśnie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ale generalnie mi to spięcie tutaj całej tej klamry, takiej podsumowujące, właśnie zamykające, spinające w zasadzie ten wątek z części pierwszej i drugiej tutaj w finale tej części. No, generalnie ja to przyjąłem jako coś, co jest po prostu ok, i według mnie całkiem to działa. Także w zasadzie nie ma już tutaj jakichś większych, dużych wątków, o których nie powiedziałem. To były te najważniejsze rzeczy, wydaje mi się. No, jest jeszcze oczywiście ta właśnie nowa koleżanka Daltona, która na początku jest taka hopsiup do przodu, bardzo odważna, nawet jak on mówi, że jakieś duchy widzi jakieś dziwne rzeczy, to ona nie jest jakaś sceptyczna, ona mówi, że ona wręcz rozwiązanie mu podaje i mówimy o tym, mu o tym świecie astralnym, przynosząc mu nagranie z YouTube'a, gdzie wtedy dostajemy ten piękny smaczek naszych speców, od ym, tutaj wydarzeń paranormalnych, właśnie znanych z pierwszych dwóch części, tak. Czyli tego ziomka, który raz miał Rokesa, później inne włosy i Li, Wanella też w jednej z ról tutaj. No i to jest tak śmiesznie zmontowany filmik na YouTube, bo oni tłumaczą, jak ten świat astralny działa, i to sobie siedzą takie ziomki dwa na green screenie i tam z jednego ciała tak montażowo wylatuje, wiecie, jakby duchy, i oni pokazują, że to w ten sposób działa, że o, jest ciało. A tam się przenosi część do świata astralnego i to było takie heheszkowe, także właśnie to jest ten rodzaj luzu, o którym mówiłem, który mi się też kojarzył z pierwszymi częściami I to jest spoko, że w ogóle takie zabiegi są tutaj, że my wracamy do tych postaci nawet na sekundkę, nawet jak oni są w jakimś filmiku głupim na YouTubie, ale że jest ten smaczek, jest ta taka może nawet nie pikanteria, zostanie przy tym smaczku i też sama Elis, która pojawia się na nagraniu, tylko myślałem, że na nagraniu się pojawi, ale właśnie też jako duch przy samochodzie Josha już pod koniec. No a wracając jeszcze na sekundę do tej koleżanki Daltona, no to... Później jednak ona widzi, że jest coraz bardziej grubo, i w pewnym momencie ją to zaczyna przerastać, i na tyle przerażać, że chce się odciąć, ale koniec końców pomaga Daltonowi. Daltonowi, który słuchajcie, został właśnie przypętany, tak jak ojciec z drugiej części, i jak ta jego koleżanka siedzi sobie w pokoju, tam coś mu tłumaczy, podłącza te lampki czerwone, to myśli, że Dalton ją słucha. I niby słucha, tylko że to jest już przypętany Dalton, i wtedy tam się dzieją creepy rzeczy, i są różne straszaki. No wiadomo, typowe jumpscare, ale nad tym się rozwodził nie będę, to już mówiłem w, bez spo... w bez spoilerach. W każdym razie sęk w tym, że jest to postać, ta koleżanka, którą ewentualnie można jeszcze wykorzystać właśnie w dalszych częściach, że być może się pojawi i że coś z niej ukręcą, że może dojdzie do jakiejś konfrontacji jeszcze z nią, że może będzie to po prostu dalej rozwijana postać. Tak naprawdę na tym etapie tego nie wiemy, ale czas pokaże. No więc ode mnie to chyba tyle. Wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie najważniejsze kwestie i to, co trzeba było tutaj po prostu poruszyć. A w razie, jakbym o czymś zapomniał, to jeszcze dopiszę w przypiętym komentarzu. Ale jeżeli jeszcze nie zwróciłem na coś uwagi, a wam to siedzi w głowie, no to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. Siłą rzeczy ja też nie zwrócę uwagi na każdy detal, niektóre rzeczy zapomnę, niektóre nie będą dla mnie aż tak istotne, żeby o nich mówić. Dlatego Wy na pewno uzupełnicie ten materiał. W zasadzie dosyć długi, no ale chcieliście spoilery, więc proszę bardzo. Na pewno część widzów obejrzała do tego momentu. Także jeżeli dotrwaliście tutaj, no to zachęcam Was do zostawienia dzisiaj hashtaga. Po prostu spoilery, wydaje mi się, że to będzie adekwatne. Moją ocenę znacie, a jak ktoś zapomniał albo nie widział tamtego materiału, no to była to siódemka. Także reasumując, no, ja uważam, że ten film działa dobrze rozrywkowo, nieźle jako taki film oparty o traumie, Ala coś paranormalnego. Bardziej dla fanów, mniej dla krytyków. No tak, tak to tutaj wygląda też po ocenach m.in. z zagranicznych portali. Także wydaje mi się, że to będzie dobre tutaj zdanie czy, czy wniosek podsumowujący całą dyskusję. No i jeżeli się pojawi kolejna część, za nie wiem, rok, dwa, trzy, bo na tą to pięć czekaliśmy. Mam nadzieję, że teraz ewentualnie krócej. Jeżeli już mają robić, to chętnie zobaczę. Lubię tę serię. Oczywiście im dalej, tym większa szansa, że będą te filmy coraz gorsze. Wiadomo. Ale jak już muszą, no to na no niech robią, wiecie jak to jest. No po prostu obejrzymy i pogadamy wtedy, nie? Bez yy, większego biadolenia, No chyba, że będzie turbogniot, no to będzie biadolenie, nie wiadomo. Także co, komentujcie jakie są Wasze spostrzeżenia, szczególnie te osoby, co już były na filmie. No bo ci, co nie byli, no to polecam i tak nadrobić. Ewentualnie możecie skomentować to, co powiedziałem, jeżeli filmu po prostu nie widzieliście. No więc widzimy się w kolejnych materiałach, na razie sobie Insidiusa zamykamy na ten moment, także trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych, na razie i cześć.